No nie jedz tyle, gruby jesteś. Za moich czasów dzieci dostawały pomarańcze i orzechy i się cieszyły. Ale ty jesteś chudy, jakby dwie zapałki w kawał plasteliny wetknął. Byś się jakoś ubrał, a nie w łachmanach chodzisz. Do świątecznego stołu należy ubrać garnitur. A kiedy dziecko? Nie jesteś coraz młodsza, moja droga. Nie możecie tych prezentów jeszcze otwierać. Najpierw trzeba spróbować 12 potraw. A Gosia to ciągle lata. W Egipcie była, i w Dubaju była, i w Turcji była. Nie to co wy. Ale ty urosłeś. Nie poznałabym cię na mieście. Dlaczego ty nic nie jesz? Zjedz coś, no taki chudy nie możesz być. Co tam w szkole? Jak oceny? Bo Marysia to chyba na koniec półrocza cudownie wypadnie. Może nawet będzie miała średnią 6,0. A ty? Jaka ty chuda jesteś? Ty w ogóle coś tam jesz na tych studiach? Na pewno masz cukrzycę. A tam spod piątki widziałaś? Znowu sama jest. Dzieci nie przyjechały. No, nic dziwnego. Życzę wam dużo pieniędzy, bo pieniądze w tych czasach są najważniejsze. Słodycze dopiero po kolacji. No uśmiechnij się. Siedzisz przy tym stole taka naburmuszona. No, ja nie wiem. Ta młodzież to teraz taka ze wszystkiego niezadowolona. Jak ja byłam w twoim wieku, to nie miałam niczego. Ale się wymalowałaś, jak ty wyglądasz. Jak ladacznica. No ale mojego pieroga nie zjesz? A ciasto zostaw, już jadłeś. A może barszczyku? Ale zjedz coś jeszcze, no zjedz, bo się zmarnuje. Te oceny to masz jakieś mizerne, twój brat to miał lepsze. No zjedz rybkę. Tu taka dobra w pomidorach. I jeszcze trochę karpia albo śledzik. No przecież ryba to nie mięso. Życzę ci samych dobrych ocen w szkole. No i jak tam? Masz już dziewczynę? No, w twoim wieku to już powinieneś chyba mieć. Ale ci pryszcz na czole wyskoczył. Nie garb się. Nie garb się przy stole. Zobacz, jak twój kuzyn prosto siedzi.